Siemka, witajcie serdecznie. Dziś muszę ustawić kamerę w ten sposób, ponieważ mamy do czynienia z autobusem przystosowanym dla ruchu lewostronnego. Jest to pojazd Leyland Flatline SF3 myślnik 31 w wersji 1.0. No i mimo, że jest to pojazd dla ruchu lewostronnego, no to wypadałoby jednak także takie pojazdy ocenić. Przyjrzyjmy się zatem jego wyglądowi. Na początku na zewnątrz. Powiem Wam, że naprawdę jest tutaj wykonany kawał dobrej roboty. Widać zwłaszcza te łączenia blach nawet. Także bardzo dobrze jest to tutaj wykonane. Spójrzcie sobie układ, jaka jest tutaj siatka na modelu zrobiona, łączenie blach, listwy, koła też warto zwrócić uwagę na koła, jak fajnie zostały wykonane, bieżnik opony, przednie koło też jest fajnie zrobione, no także dobra robota po prostu. Następnie sobie zwiedzimy środeczek. Tutaj jest tak ładnie błękitno, niebiesko, biało. Takie tutaj kolory nam dominują. Tutaj mamy drzwi, stanowisko kierowcy, widok, górny pokład. Tak to tutaj wygląda. O, proszę, jeszcze taka kamera się znalazła. Także również bardzo fajnie. No i samo stanowisko kierowcy również nie odbiega poziomem. Jakieś tutaj detale, nie wiem, prawdopodobnie nity, łączenia. Takie tutaj rzeczy uzyskujemy. Tak to tutaj nam wygląda. Następna sprawa, czyli funkcjonalność. Co do funkcjonalności, jest tutaj mnóstwo rzeczy, które możemy zrobić. Otwierane szyby, tutaj przesuwane. Następnie tutaj, tutaj, tutaj. Mnóstwo tych szyb jest, które możemy otworzyć. Dodatkowo mamy tutaj okrętła, którymi otwieramy awaryjne drzwi i także zamykamy. Idziemy dalej. Mamy tutaj szybę. Musimy zdjąć tą blokadę. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Teraz mamy zamkniętą. Otwartą, taki zamek bezpieczeństwa, ale także mamy tutaj taką możliwość. Otwieramy drzwi, je regulujemy i są one, zobaczcie, całkowicie bezwładne. Szarpniemy mocno, one nam będą trzaskać. O, teraz się udało bardzo dobrze pokazać. Spróbujmy teraz z powrotem zamknąć. No i tak. O, teraz zamknęliśmy. No to akurat tutaj wymaga pewnej wprawy. Ale wracając do okien, jest tutaj taki ciekawy patent zastosowany. Jeżeli ustawimy sobie pogodę na zimową od razu, a będą jacyś pasażerowie we wnętrzu, w autobusie, no to te okna zamkną się nam automatycznie. Taki tutaj został ciekawy skrypt zastosowany. Przejdźmy do środka. No tutaj oczywiście tak samo. Otwieramy, zamykamy. Też tutaj jest szyba przesuwana w tych drzwiach. Następnie mamy tutaj ukrytą taką linkę. I za pomocą linki ciągniemy linkę, klikając, i jest przystanek na żądanie. Góra tego autobusu.
czyli tutaj ten sam patent, również okna przesuwane. Tutaj jest również ta linka udostępniona dla nas. Także mnóstwo jest tej funkcjonalności. Tutaj stanowisko kierowcy, również wszystkie przyciski działają. Jest do modelu odpowiedni manual zrobiony, czyli instrukcja obsługi, drzwiczki. Tutaj te pokrętła otwierają nam drzwi. Naprawdę mnóstwo rzeczy fajnych, ciekawych. Kierownica wygląda w ten sposób. No i przejdźmy może od razu do dźwięków. Klaksonik raczej standardowy. Drzwi to już takie krótkie syczenie powietrza, do takiego niezbędnego minimum się ograniczono w tym. No nie wiem, być może tak jest rzeczywiście w realu, także nie będę się czepiać, no bo jest jakiś dźwięk. Tutaj odnośnie tego mamy tutaj pokrętła, którymi przewijamy sobie rolki. Taka ciekawostka. Szkoda, że tak mało tutaj widać w tym okienku. Zobaczmy sobie, co tutaj mamy. Tutaj sobie coś przestawiamy. I jeszcze jedno pokrętło. Tak to wygląda. O. Dobrze, wróćmy do tych dźwięków. Klaksonik był, wycieraczki. Taki mamy tutaj dźwięk. Spryskiwacze, tutaj standard. No i praca silnika. Ten silnik brzmi całkiem fajnie i na pewno nie był do tej pory spotykany w żadnym modelu, także jest to coś nowego i całkiem przyjemnego dla ucha. Nie da się tutaj ukryć, że nie jest to jakiś tam drażniący dźwięk silnika. Dobra, zgasimy go. No i jeszcze jedną kwestię, którą chciałbym poruszyć, która mnie troszeczkę denerwuje. Tutaj widzicie, mamy skrzynię zmiany biegów. Zdejmujemy blokadę i wrzucamy bieg wsteczny. Tutaj mamy R narysowane. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka i czwóreczka. Mamy teraz jedynkę, dwójkę. No, o, czwórkę, trójkę, no i co mi się tutaj nie podoba,
to jest kwestia taka, że czasami ta skrzynia biegów się nam zablokuje. Powiedzmy, jechaliśmy sobie na czwartym biegu, robimy sobie pozycję neutralną, czyli taka jak teraz. Zatrzymujemy się na przystanku, wchodzą, wychodzą pasażerowie, chcemy ruszyć, klikamy jedynkę i nie możemy tego zrobić. Musimy sobie najpierw zrobić wsteczny, i dopiero nam wtedy ta skrzynia jest jakby odblokowana. Czasami się taki błąd pojawia. To jest taki minus tego modelu. Tak naprawdę to jest jedyny minus dla tego pojazdu, który znalazłem. Drugim, cóż bym mógł dodać? Takim drugim nieoficjalnym minusem jest to, że jest on dla ruchu lewostronnego i tak naprawdę więcej go za bardzo nim po sobie nie pojeździmy po tych standardowych mapach. No i wielka szkoda, bo naprawdę fajnie jest wykonany. A z drugiej strony nie jesteśmy przyzwyczajeni do ruchu lewostronnego, tak żeby poruszać się i stanowisko kierowcy po tej stronie się znajduje, drzwi po drugiej. W ogóle to jest zupełna nowość i zupełnie inaczej się jeździ w tej grze, jak i oczywiście realnie. Także oficjalnie jeden minus, także ocena dla tego autobusu bardzo fajnie wykonanego. To jest 9 w skali 10-punktowej. Przypomnę, był to Leyland Flatline SF3 myślnik 31 w wersji 1.0. Ocena 9 na 10. Pozdrawiam serdecznie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia, cześć!